Siemanko nerdowie, siemanko widzowie, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam was dzisiaj w troszkę takim innym materiale. Wiecie, kto jest dłużej na kanale, to wiecie, że już taki materiał był. Był to mianowicie unboxing. Z tym, że dzisiaj to mamy taki unboxing pełnoprawny, ponieważ przyszła paczka od widza z Czech. I no będzie to taki unboxing naprawdę już, kurczę. Jak wiecie, ten pierwszy to był taki unboxing, no ja modernizowałem stanowisko gamingowe, więc tam sobie różnych bajerków nakupowałem, jak jeszcze w pracy we Francji byłem. Natomiast dzisiaj sobie taki zrobimy unboxing, naprawdę paczka od widza. Ja już oczywiście wiem, co tu jest, bo Marcin mnie uprzedził, że przyśle. Także paczka od Marcina z live'ów, jeżeli ktoś jest, z transmisji na żywo. Kojarzycie go raczej, widzowie, którzy oczywiście na live uczęszczają. Pod pseudonimem Dzwonek Marcin występuje. No i co, my zaczniemy paczkę otwierać, bo nie będę tutaj, kurde, teraz 2 godziny ględził pierdół. Mam nadzieję, że tutaj zaraz nie przedziurawię czegoś, bo tak, kurde, tu wbiłem ten nóż pazernie. Skandalicznie. Mam nadzieję, że Marcin to odpowiednio tutaj zaspawał. Tu nie zrobił szkód jakiś. Tu delikatnie po brzegach się postaram. Łap sobie nie odciąć przy okazji tym fantastycznym narzędziem. Oczywiście. O kurczę, no dobrze się nawet otwiera, pięknie, pięknie. To mnie cieszy. Mam nadzieję, że to w miarę sprawnie pójdzie. I mam nadzieję, że ten unboxing też w miarę przyzwoicie wyjdzie, że mnie tam, kurde, zaraz nie skopię cię po, kurczę, dżombrach, że coś nie tak, kurde, nie umiesz nagrywać. Dzbanie, wypierdalaj, zadam. To nie o to w tym chodzi, bo po prostu to jest po prostu paczka od widza i to jest coś pięknego. I kurczę, ja nie wiem w ogóle co powiedzieć, bo kanał ledwie 3000 subów i ja dostaję takie rzeczy, no kurczę. Ciężko mi słowa w ogóle znaleźć, nie wiem, no gadam od rzeczy pewnie, licho to się tu... O, to jest najpiękniejsze zawsze, to wypchanie paczki, żeby nic się nie popsuło, to jest coś pięknego. Torba z Bezdomki, czy z jakiegoś czeskiego marketu, przyznacie. Na pewno to tu... O, czekaj! Paweł. A, bo Marcin z Czech. Nawet tego nie przeczytam, bo ja po czesku nie umiem. Nie umiem po czesku. Poliki różne tu Marcin napakował, zabezpieczył wszystko. Kurde. Zaraz tu na wyciągamy. Ale jubel. Aż dopiero to pokój podkręcałem, a tu kurczę. Widzę już tu. Pianki są, wszystko jest. A, nie ma hały. Nie, Marcin to nie robi, tyle ja tu... Idź tam jest tą folią, bo ja się tu... Ja tu podnę się dokopię. Tak wyciągamy po trochu. Cicho dokopuje się powoli. Jeszcze foliki, jeszcze wypad. I co mamy tu? Mamy kable, mamy cicho kable. Kabel zasilający jak od kompa, prawie, kurde. To będzie potrzebna rzecz na pewno. Gdzie ja mam to położyć, kurde, ja mam czas, no w domu, kurde, słuchajcie. A czy w ogóle w pomieszczeniu, oczywiście w tym nagraniu. Widzę tu czarne coś. Co? Jubel. Marki Jubel to jest. Gdzie JB? Nie będę reklamował, bo nie płacą mnie za to. Na J. Albo nie, dobra. Wróć. Najpierw wyjmiemy wszystko po kolei z pudełka. Tu jest, proszę, pięknie, fantastycznie. Widać, pokazuję, widz, żeby widział tu, nie? Żeby nie powiedział, że gdzieś tam chowam pod nogami. Na razie na bok i zrobię zaraz miejsce na tym fantastycznym stoliku o powierzchni 16 metrów kwadratowych. Miejsce zaraz tam zrobię. Tylko najpierw niech ja się tu dokopię, bo Marcin tu nakład rzeczy różnych, kurde, kartony, kable jakieś. To ci ja się w tym zaplączę, chopie. Karton kolejny z kablami, kurde. Ja nie chcę się Marcin wieszać jeszcze, kurczę, kablów nawysyłał. Co my tu jeszcze mamy? Jakie mam to? Czekaj, najpierw tą większą paczkę. O, tu, oj, tu jest zaspawane jeszcze bardziej. Oj, tu będzie unboxingowane 3 godziny, chyba normalnie. Dobra. Po kolei. Marcin, co ty tu naupychałeś? Co tu jeszcze jest? Kurde, to jest cały panel sterujący normalnie. Ja pierdolę, cicho. Cicho. Szukam. Normalnie. O, ja pierdolę, ja to muszę jakoś wydostać stąd. Czekaj, ta styropiany najpierw wek. Ja nie wiem, czy ja to będę umiał obsługiwać, bo jestem... Marcin, a propos tego sprzętu. Mamy tu mikser, czy też przedwzmacniacz mikrofonowy. Nie wiem, czy to widać. Chyba tyle kamerka z telefonu złapie.
Niestety filmik będzie w jakości 1080p co najwyżej, bo nie mam kamerki 4K, żeby nagrywać takie rzeczy. Także przedwzmacniasz mikrofony, ale ja będę miał tu kurde podłączania i bawienia się. Ja pierdzielę, czuję to normalnie. Coś pięknego. No i a propos właśnie tego, co widzicie na filmiku. Marcin pracuje w telewizji czeskiej na realizatorce, więc ma dojścia do audio, zna się na tym przede wszystkim. Więc mi podesłał parę gadżetów, kurczę, żebym sobie audio polepszył. Bo jak wiecie, ja aktualnie korzystam z mikrofonu Blue Yeti Blackout, jest to mikrofon pojemnościowy. Więc on zbiera wszystko dookoła, nawet każde piardnięcie. Natomiast jest o tyle dobrze, że to te dzisiejsze mikrofony pojemnościowe, one się troszeczkę inaczej zachowują niż te co kiedyś, bo te co kiedyś były to całkiem kurde, nawet za ściany dźwięki zbierały. Natomiast ten Blue Yeti naprawdę dobrze się sprawuje, aczkolwiek ja myślę, że na nagrywanie takie gamingowe czy coś, on się po prostu nie nadaje, ten mikrofon. No bo nie nadaje się do tego po prostu według mnie mikrofon pojemnościowy. Dobra, wy jeszcze weźmiemy, wyjmiemy wszystko co potrzeba. Na razie to na bok odłożę. Na razie to na bok odłożę. Stój tu ładnie, się nie rozrywaj. No dobra, i karton można wydupcić na bok. Oj, potem będę znowu sprzątał. O, i tu mam, prawda, mój pętliczek na krysie. Dobra, jeszcze co, to pudełko jeszcze, które było zapakowane. Teraz kurde ostrożnie, żeby tu czegoś nie naodważywiać. Kurczę, rzeka jest to moje narzędzie. Tu jak ja to mam się zabrać za to, bo się boję. Normalnie już się boję to dotknąć. Się boję to dotknąć. Cicho, zaczynam odtąd. To jest albo od brzegu w pionie może. Będę kroił jak ser, nie wiem. Nie wiem, w którą stronę. Ale ci jak to pakowałeś, instrukcję mi tu trzeba było dać do otwierania, bo popsuję do jaja. Ogólnie z tą paczką były cyrki, bo ona już miała być dawno, dawno temu. Bodajże we wrześniu, albo jeszcze szybciej, bo ja jeszcze pracowałem wtedy w polskiej firmie. I tak się złożyło, że ranna zmiana była, Marcin paczkę wysłał, ja byłem w pracy. No i przyjechał kurier z firmy, nie będę mówił jakie, bo jeszcze mnie po sądach będą ciągać, że antyreklamę robię. Nie będę mówił z jakiej firmy. Natomiast, no był pan kurier. Ja mieszkam w takim miejscu, że no nie było mnie w domu, nie mogłem też telefonu odebrać, bo ja w pracy to telefonu nie mogłem za bardzo przy dupie nosić, no bo taką pracę miałem, że łatwo zniszczyć po prostu, a szkoda mi, nie jestem też kurde milionerem, żeby co dzień nowy telefon kupować. No i sytuacja wynikła taka, że byłem w pracy, tego telefonu nie odebrałem. No pan kurier zabrał paczuszkę z powrotem, ale nie to jest, dobra, spoko, nie wiem, że jakby zabrał, to zabrał, ale ten problem jest taki, że ja za oknem swoim dosłownie rzut kamieniem, dosłownie minutę drogi z zegarkiem w ręku mam punkt odbioru paczek od firmy kurierskiej, która to przywoziła. Czy nie wiem, nie można było tego zostawić tam? Nie, ja nie rozumiem tego. Czy po prostu kurierzy nie wiedzą, gdzie punkty mają swoje odbioru? Nie wiem, nie rozumiem. Nie wnikam, no ale były cyrki z tą paczką, jednak cieszę się, że to w końcu dotarło. Marcin pewnie też. Jeszcze też przez to kurde podwójne koszty poniósł, bo dwa razy za wysyłkę kurczę płacił. No ja też obiecałem, że się zrehabilituję oczywiście za to, bo to tak nie może być. Bo to też troszkę z mojej winy, że tego telefonu przy dupie jednak nie miałem. Natomiast dobra, roztwórzmy co tu Marcin nakład. Jakoś muszę to tu powoli się dostać. Foliki bąbelkowe oczywiście najważniejsze, piękne. No Marcin, tu widzę, że się postarał, żebym za szybko tego nie otworzył. Dobra, jakoś tu pomału wzdłuż pudła. Dłuż pudła. Będę miał zabawy Holender, ale mam nadzieję, że to audio to będzie troszkę lepsze niż kurczę to Yeti jednak. Chociaż no ten Blue Yeti mikrofon, no to też to nie są kurde wiecie mikrofony za 2 zł, nie? No, miał ładnych parę stówek ten Blackout kosztował. Nie będę ukrywał. Natomiast no myślę, że dla kogoś kto streamuje gry to jest zdecydowanie sprzęt troszkę inny potrzebny niż Blue Yeti. Tak ja myślę. Blue Yeti to jest taki mikrofon studyjny bardziej, nie? Na przykład na jakieś podcasty, coś takiego. Dobra, jakoś się tu dostałem, ja się tym nożem zaraz podziwiam. Monocaster właśnie to się nazywa, ja nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Już wam za chwilę pokażę, jak się dostanę do tego ładnego pudełka pięknego. Normalnie. Kurde. Już nie chciałem powiedzieć to za dobra, mniejsza o to. Nie było tematu. Te i takie, kurde, ja pierdzielę, Monocaster, Maono firma. Ona w Polsce jest mało popularna, bo ogólnie takie firmy, gdzie są gdzie indziej znane, to w Polsce nie wiem czemu są mało znane.
nie rozumiem tego, bo to się okazuje, że to dobra fila, ma ono, to jest i zestawik, ma ono caster, mikserek mikrofonowy, mikrofon kierunkowy. Ja to roztworzę od razu, widać to na kamerze, tam widać, nie? Widać. Ej, coś tu jeszcze jest zaspawane. Zaspawane to jest? Czy to roztworzyć to jakoś, żeby jubel nie narobić? Patrzcie i podziwiajcie, jakie tu piękne rzeczy normalnie widzowie mi przysłają. No ja jestem szczęśliwy, że mimo kanału, który ledwo gdzieś tam ma te 3000 subów, no to są ludzie, którzy pomagają. Naprawdę jestem wdzięczny z tego powodu. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że kurczę, gdzieś naprawdę tym wszystkim, tym całym rozgardiaszu tego YouTube'a, tego gdzieś tam czasem też wnerwiania się tego wszystkiego, no są ludzie, którzy mimo wszystko wspierają, czy to właśnie nawet aktywnością, czy po prostu taki gest jak to, że ktoś mi tu przysyła kurczę sprzęcik, no na razie wstępnie do testów oczywiście, bo Marcin mówi, że jak się nie spodoba, to będę mógł odesłać, no ale kurde, ja ci tego chopie nie odeślę, przecież to jest takie piękne, normalnie. Się będę musiał nauczyć to obsługiwać, kurde, nie? Tu są różne książeczki, pianki, widać pięknie. Super. Jest ten mikserek. Jest, ja się tu nie mam. Podspód to poproszę, wyjmiemy to ładnie, delikatnie, żeby nie popsuć i nie pobrudzić najlepiej. Zresztą normalnie folia ochronna, na tym jest nówka sztuka, kurde. Co to, co? Aha, antywilgociowe wynalazki, żeby nie chłonęło. Dobra. Pianki to mnie, ja nie muszę podziwiać i wy raczej też nie widzowie, nie? Dobra, jakoś z tego pudełka postaram się to wydostać. Tu zobaczcie, jakie to jest piękne, normalnie, fantastyczne. No, kable USB, no tak, wszystko na USB-kach dzisiaj chodzi teraz, ewentualnie na Bluetooth czasami. I tu jest kabelek. Ładny, piękny, o. I? No kurczę, no zestaw mega, no mikrofon i mikserek i kurde, i ja będę to testował normalnie. Zobaczcie, jakie to jest kurde ładne w ogóle. I nawet jest kurde, ja pierdzielę, kondominium zestawię na mikrofon. To ja szanuję takich właśnie wykonawców, producentów raczej. I kabel, jack i jezdy, jak to się nazywa, to złącze XLRS, tak? Czy jakoś takoś. Jeszcze pianki, jeszcze sprawdzę, czy trzeciego dna tu nie ma. Nie ma, pusto. Pusto, już wyjąłem wszystko, przysięgam. Także tak to wygląda. Firmę ma ono, można sobie sprawdzić w necie, jak ktoś nie wierzy, dobra firma. Ja szczerze wam powiem, że też wcześniej nie kojarzyłem tej firmy, no ale Marcin pracuje tam w profesjonalnym audio, no to już się zno. Przysłał fantastyczne rzeczy. Ja serdecznie dziękuję, chociaż ja nie wiem, co ja mam powiedzieć w ogóle, bo to widzicie, co tu leży na stole, no kurde, dziękuję. Dziękuję powiedzieć, to jakby nic nie powiedzieć, no kurczę. To jest coś pięknego. W ogóle jak to jest kurde w ręce, ja to czuję, że wykonanie tego, nie? No to jest kurde, czuć, że to jest solidne, nie? Że to nie jest maniana, nie? No kurczę, nawet te pokrętła jak się przekręca, to czuć, że to ma kurde jakiś tam... Nie jak, wiecie, z AliExpress przyjdzie, że dotykasz guzika i on kurde już ci się w ręce rozpuszcza, nie? No kurde, czujesz, że to ma kurde... Że to jest, nie? Że to kurczę będzie działać tak jak powinno. Naprawdę. No i to, kurde, to jest ten przedwzmacniacz. Tu jest mikser na stole i tu jest ten przedwzmacniacz. I ja będę miał teraz tu, kurde, zabawę. Kable Marcin przysłał. Ja pierniczę, tu będzie zabawy. Jak ja bym się na tym znał, nie? Ale dojdę do ładu, spokojnie. Mamy DBX-a tutaj. Professional Products. No, widać, że profesjonalny, no chyba raczej. No i co, będzie zabawa, nie? Kiedyś wam nagram filmik, jak już to podłączę, bo na unboxingu nie będę tego wszystkiego cisnął, bo samą ładną chwilę już sam ten unboxing trwał, na pewno. Nawet nie wiem ile, bo nie mierzyłem czasu, no ale kurde. No zobaczcie, jak to wygląda i mam nadzieję, że to mogę tu jakoś... Trochę słabo kamerę widzę, bo mi się światło odbija. Ale mam nadzieję w tą stronę, że tu widać to chyba, te pokrętełka wszystkie może bliżej, o. Także takie coś, takie cuda od widzów, kurczę. Ja bym się w życiu nie spodziewał, że ktoś w ogóle się za... Przepraszam. Że ktoś w ogóle się zadeklaruje, żeby tam jakiegoś kurde Błażeja z Chojnic wspierać, to czymś takim ogólnie. Także no, dziękuję. Ile razy jeszcze to powiem i co to da tak naprawdę. Natomiast no kurczę, to jest coś pięknego. Wyjmę jeszcze kabelki, zobaczę jak to tutaj wygląda. No i będzie zabawa, nie? Będzie zabawa.
Kurczę. Mini jack, kabel. Dobra. Mikrofon tu ma XLRS. Dobra. Fajny. I jeszcze drugi kabel. Mini jack, spoko. Aha, tu jest, dobra. Tu jest audio, a tam jest USB kabel. Dobra. Kablów, kurde, jak mrówków, jakbym ich jeszcze mało miał. Ja pierdzielę, naprawdę na tych kablach się popowieszam. Bez kitu. Bez kitu, nie? Naprawdę, mówię. Dobra. Sorry, że na razie te unboxingi są w takiej formie, jakiej są, no ale ja naprawdę mały pokój mam. Sprzęt mam cały w tym jednym pokoju, na którym nagrywam, na którym pracuję, na którym prowadzę kanał. Także no muszę jakoś się organizować, żeby chociaż w miarę to wam pokazać, że coś tu... Czekajcie, bliżej wam pokażę tego. O, tu wynalazka. Proszę bardzo, piękny, fantastyczny mikser audio. Proszę bardzo. Microphone. Microphone to się nazywa. Taki po angielsku microphone. O, to bardziej tak trochę wygląda jak suszarka. Będę tam z okna sąsiadki łapał. Będą za szybko chodzić. Tak. Proszę tam pilnować. I jeszcze tutaj słuchawki te do uszne. To jest w ogóle coś pięknego. Ja kocham te słuchawki do uszne, nie? Te silikonowe. To kurde, sobie w uszy włożysz i już świata nie ma, nie? To jest coś pięknego, ale po prostu uwielbiam to. Marcin, jeszcze mi tu słuchawki przytrwał. Będę lepiej tą starą lampu ZS Madisona słyszał, jak se słuchawki podłączę. No, a jaki tu kabel długi jest do nich? O kurde, żebym się nie spodziewał. No takie, prawda, tu fajne słuchaweczki, proszę bardzo, chyba tam widać, nie wiem, bo ja tu ciula widzę się. Uduś się, kurde, na tym filmie, że tak to wygląda. No jest, kurde, ładny kawałek sprzętu Marcin mi tu naprawdę przyszedł. A ten głośnik jeszcze tu przecież jest z firmy oczywistej. Kurde, zapomniałem, czy to jest, nie, to mikrofon jest. Ja myślałem, że to głośnik, to mikro drugie na do testowania. Tu jest Scarlett mikrofon. O tym mikrofonie Marcin mi mówił. A pudełko po prostu inne wziął od czegoś, żeby się mikrofon nie rozdupcył. Dobra, spoko. Mikrofon Scarlett. To miał być ten mikrofon, bo tu jest ten Maono. I będę miał dwa do testu. Też jest z dynzem od razu. Właśnie, ten Scarlett. To miał być ten kozacki mikrofon. No właśnie. To miało być. Marcinu. No. No i taki zestawik piękny od Marcina. No ja jestem, kurde, naprawdę. Nie wiem, co jestem, kurde, zachwycony jestem. Zaraz się ze szczęścia popłaczę, normalnie na filmie. Szlochał. Także, no kurczę, jest tego trochę. Będę miał zabawę. Na pewno. Żeby to podłączyć, żeby działało. Że kondom tu najładniej wyprostować, bo się trochę zwarzywił. Ale dobra, no to jest coś pięknego, nie? Także, no Marcin mówił, że jakby coś tam... Że jednak stwierdzę, że nie podołam temu sprzętowi, to mogę oddać, ale no będę się starał tu bawić, dojść do tego, żeby kurczę to wykorzystać. Oczywiście w celach odpowiednich. Ja nie będę się też tu rozczulał i opowiadał, bo co to za firma, jaki to sprzęt jest, bo ja się kurde na tym nie znam. Po prostu unboxingi na kanale się nagrywa po to, żeby się pochwalić, że się od widza dostało. No kurde, a nie tam, ja pierdzielę, jaka to jest firma zajebista, ja pierniczę, najlepsza na świecie. Ja nie wiem, czy jest, czy nie jest. Marcin mówi, że dobra firma i ja mówię, że pracuję w tym. I jeszcze raz wielkie dzięki. Także tak to wygląda. Mamy tamten właśnie przedwzmacniacz tam, to jest na pewno, to jest mikser. Nie jestem zaawansowany w audio, ale coś tam czaję, coś tam, tak wiecie, jak to laik, nie? Jak to laik. Trochę kolejny sprzęt, kurczę, mam do zabawy. Dobra, to jest spoko, naprawdę, nie? Fajnie, że Marcin to dobrze zabezpieczył, bo duże pudło napchał wszystkiego, co szło. To się szanuje, że to nie było też tak na... wiadomo, że wrzucę niechmo, nie? Że naprawdę, kurczę, widać też, że to nie jest takie, wiesz, a może, bo mi to zalega, nie? Nie, to tak nie wygląda, to jest naprawdę tu starannie było zapakowane, to by się nie popsuło w drodze. I będę, co, dzisiaj to będę podłączał? Dzisiaj nie będę podłączał, bo ja dzisiaj jubilatora muszę jeszcze wam nagrać. Po jubilatorze, jak nagram, będę się bawił. Najpierw jubilator musi być, bo tego nie może zabraknąć. Także mam nadzieję, że no... Unboxing, jaki by nie wyszedł, to się wam spodobał, że sobie możecie zobaczyć, że coś tu dostanę fajnego w prezent od widza. Jeszcze raz serdeczne dzięki, po raz 1 500 100 900. Już pewnie nie zliczyłem ile razy i wy też, ile tego dziękuję tu padło. Także, kurczę, no mam nadzieję, że takich miłych
akcentów będzie więcej na kanale i ja naprawdę dziękuję wszystkim, którzy wspierają w jakikolwiek sposób, czy to aktywnością, czy to tam wiadomo, jakieś tam donaty, czy wspieranie kanału też na YouTubie. Także dziękuję wszystkim serdecznie przy okazji tego unboxingu. Jak już się zebrała właśnie taka okazja, że coś się dzieje w stronę tego, że widzowie po prostu kanał wspierają, jakby nie patrzeć, i jego rozwój pomagają. To no jest to ważne, cieszy mnie to niezmiernie i naprawdę ciężko mi powiedzieć cokolwiek kurde sensownego, żeby to jakoś zabrzmiało, że kurde naprawdę jestem z tego no zadowolony i niesamowicie szczęśliwy. Także dzięki serdecznie, nie będę się tu dłużej rozgadywał, bo zaczyna mnie mowy brakować, się zaraz będę rozczulał i rozklejał, taka wołowa. Także widzimy się na jubilatorze oczywiście dzisiaj. Będzie premiera pod wieczór pewnie, no bo zanim go teraz nagram, zanim on się zrenderuje, to chwila minie. Mam nadzieję, że się spodoba taka forma unboxingu, mimo wszystko jaka wyszła, taka wyszła. No mówię, nie mam kurde po prostu zaplecza takiego, żeby wiecie, mieć nie wiadomo ile miejsca, żeby profesjonalnie to zrobić, więc staram się to zrobić na tyle, ile mogę, żeby to jakoś wyglądało. W miarę chociaż. No i mam nadzieję, że co mam nadzieję, że bo oczywiście dalej będziecie aktywni na kanale. Proszę tam o komentarze pod filmem, co sądzicie. Proszę również podziękowanie w moim imieniu dla Marcina wysłać pod komentarzami, w komentarzach pod filmem. I co, będę kończył. No, to jest wszystko na unboxingu widoczne, co miało w nim być. I do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Bądźcie aktywni. Pamiętajcie, kto nowy na kanale, sub z dzwonkiem, mile widziany, łapka jakaś pod filmem. Przede wszystkim komentarze dla poprawienia zasięgu, bo YouTube uwielbia, jak tam się rozpisujecie pod filmami. Zresztą ja też. O ile mogę, to odpisuję oczywiście, bo ostatnio tych komentarzy tam sporo się zrobiło. Także do usłyszenia w kolejnych filmach, do zobaczenia na live'ach. Dzięki serdeczne za ten materiał. Dzięki jeszcze raz serdeczne Marcinie. I pozdrawiam Was wszystkich. I do usłyszenia. Cześć.